Przechodzimy teraz do odmian pora. Pierwszą z nich jest Chifton, czyli por jesienny. On charakteryzuje się przede wszystkim tym, że ma bardzo długą łodygę, wzniesione i ciemne liście. Świetnie się obiera, jest wyrównany, jednak musimy tutaj pamiętać przede wszystkim o tym, że musi on być zebrany przed pierwszymi przymrozkami i nadaje się przede wszystkim na gleby lżejsze, zasobne i przewiewne. Widzimy tutaj nową odmianę, jeszcze pod numerem 70401. Jest to por w typie beltona, czyli por jesienny lub wczesno-zimowy. Por o średniej, o długiej łodydze, natomiast jeżeli chwyci się go w ręce, no to tutaj czuć naprawdę wagę. Por ciężki, opionowo wzniesionych liściach, ciemnych. Ta odmiana jest odporna na rdze oraz na fitoftorozę. Laston, por, który jest nowością w ofercie. Przeznaczony typowo do zimowania, a więc do zbiorów kwietniowych. Ze względu na to, że mamy listopad, no to oczywiście on swoje pełne walory pokaże dopiero wiosną, ale już teraz widać, że ma masę, jest ciężki. Oznacza się przede wszystkim tym, że ma kompaktowy korzeń, więc bardzo ładnie się go tutaj czyści. Na polu widać go jako taki ciemno-niebieski, więc też się odznacza. Ma wysoką odporność na choroby grzybowe oraz na jarowizację, więc możemy go zbierać na samym końcu. Teraz dobrze znana odmiana zimowa Pluston. Jest to por ciężki, zbity, dający wysoki plon. W dalszym ciągu w ofercie NUNEMS jest to odmiana o najwyższej mrozoodporności i zimotrwałości. Tutaj te rośliny, które widzimy, są oczywiście jeszcze nie w pełni wykształcone, ze względu na to, że tylko nieprzerośnięte rośliny dobrze nam przezimują. PASF. We Create Chemistry.